Niewiele jest w Polsce gier otoczonych takim kultem co stary dobry Gothic, którego pierwsza odsłona skończyła przecież w tym roku aż 23 lata. O skali fenomenu tej serii może świadczyć chociażby to, że powstaje oficjalny remake pierwszej odsłony. Ponad 2 lata temu miała miejsce premiera wyśmienitego, ogromnego moda do drugiego Gothica, Kronik Myrtany Archolos, czy to, że całkiem niedawno 2 pierwsze Gothiki doczekały się swoich portów na Switcha. Co prawda dalekich od ideału, ale jednak. Poza tym społeczność fanów nieustannie tworzy kolejne, mniejsze mody do tych gier, w tym m.in. rozwija Gothica Online, o czym mogliście się kilkukrotnie przekonać nawet na moim kanale. Jak zapewne niektórzy z was wiedzą, od czasu do czasu zdarza mi się przyjrzeć bliżej większym lub po prostu bardziej ambitnym projektom, głównie powiązanym jakoś z uniwersum Wiedźmina lub Gothica, i tym razem padło na tą drugą grę i bardzo ambitny projekt o nazwie Veritas RP, o którym postaram się wam dzisiaj opowiedzieć. Zapraszam do oglądania. Licząca sobie ponad 20 osób ekipa pasjonatów postanowiła stworzyć roleplayowy serwer, dzięki któremu każdy z nas będzie mógł zamieszkać w nowym, osadzonym w uniwersum Gothica fanowskim księstwie tytułowym Veritas. Miałem okazję ostatnio porozmawiać z 3 osobami z ekipy odpowiedzialnej za ten projekt. Pawłem Jarosławem Olszakiem, głównym programistą, Konradem Jagedem Zawiszą, liderem działu 3D oraz Danielem Hoffmanem Kamińskim, właścicielem i pomysłodawcą serwera, a fragmenty rozmowy z nimi będą się przeplatały w trakcie odcinka. Choć tęskni moje serce, do twoich czeka rok. Veritas jest bezpieczne, gdy czuwa cichy krok. Skąd w zasadzie wziął się pomysł na stworzenie tego serwera i dlaczego akurat Gothic? Wiesz co, to jest całkiem ciekawa historia, bo no to już prawie 3 lata temu ze znajomym mieliśmy ochotę pograć w roleplay, z racji tego, że graliśmy w roleplay od 2007 roku, ale w wydaniu właśnie takim czasowo wcześniejszym. Mieliśmy 3 różne podejścia, bo początkowo zakładaliśmy, że chcemy coś założyć swojego, więc myśleliśmy o Bannerlordzie, natomiast odbiliśmy się od tego z uwagi na dość małe community polskie, dosyć spory próg wejścia z uwagi na wymagania sprzętowe i cenę samej gierki, więc to porzuciliśmy. Druga rzecz to był projekt, który bardzo szybko upadł i to była platforma multiplayerowa do Wiedźmina Trójki, która upadła. No i został Gothic. Akurat wtedy jakiś projekt istniał, my chwilę na nim pograliśmy, uznaliśmy, że to jest coś zupełnie innego niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. No i tak narodziła się moja myśl, żeby zrobić Veritas. To weź o ilość osób, to ciężko oszacować, tak jak mówiłem, na przestrzeni tych dwóch i pół roku, no rotacja była jaka była, dużo ludzi przyszło, dużo ludzi odeszło. W tym momencie, no nie liczyłem, na pewno jest powyżej 20 osób. W tym momencie 27 osób u nas siedzi. No właśnie, w tym momencie 27 osób, no i są to różne osoby, tak, no jakby projekt jest podzielony na wiele sektorów, które działają no, względnie autonomicznie, mamy game design, który odpowiada za projektowanie wszystkich rozwiązań rozgrywkowych pod kątem tego, jak dany system ma funkcjonować, oraz no, docelowo to są game masterzy i supporterzy, więc są osoby, które projektują też świat przedstawiony razem ze mną, czy docelowo będą obsługiwać gracza w pierwszej linii. Mamy dział skryptu z reprezentantem, tutaj właśnie z Jarkiem, który jest z nami na rozmowie, który implementuje ten design już bezpośrednio na kod. Mamy dział 3D, którego reprezentantem jest Jagged, też z nami obecny tutaj. Mamy dział 2D, mamy dział muzyki i mamy dział odpowiadający za web, który, w sensie www, który odpowiada za wszystkie kwestie forum, landing page'u, czy aplikacji webowej, w której zarówno administracja, jak i gracze będą mogli zarządzać większością aspektów dotyczących rozgrywki. Na potrzeby projektu ekipa tworzy autorską mapę, której większość obejmowała będzie samo miasto pełniące rolę stolicy księstwa. Zresztą mapa Veritas powinna wyświetlać się wam na ekranie. Wedle opisu fabuły księstwo Veritas stanowi autonomiczny twór o charakterze feudalnym, powstały swego czasu na skutek Unii Veritańskiej. Kilka lat przed zawarciem Unii prawa miejskie Veritas nadał sam panujący wtedy Myrtanom król Robar I. Veritas posiada więc dość długą i bogatą historię. W skład księstwa wchodzą rozległe tereny na południu Królestwa Myrtany obejmujące 3 hrabstwa, 3 miasta oraz 25 wiosek.
No, biorąc pod uwagę, że nasza kraina i całe nasze uniwersum, naszego księstwa jest czymś zupełnie nowym, nie uwzględnionym w żadnym modzie, w żadnym kanonie, więc jest to twór zupełnie nowy, więc też musieliśmy przemyśleć, na jakiej zasadzie chcemy go wprowadzić w uniwersum Gothica. I o ile takie docelowe daty nie są jeszcze finalnie ukończone, z uwagi na to, że też sam Gothic jest dosyć dziurawy i nie jest dosyć łatwy w pracy, jeżeli chodzi o datowanie, mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o samą fabułę, która będzie się toczyć już w trakcie projektu, kiedy wystartuje i gracze będą na nim grać, to my przyjęliśmy założenie, że uznajemy za kanoniczny cały Gothic pierwszy, cały Gothic drugi, ale Gothic drugi kończy się w naszym timeline, że bohater pokonał bestię, wypłynął na morze i słuch o nim zaginął. Także wszystko co do dwójki jest kanoniczne, trójka jest już nieuwzględniana, start projektu jest dotowany na około 15-20 lat po wydarzeniach z Gothica 2. Wojna oczywiście trwa nadal, choć front nie przesuwa się tak w stronę Królestwa Myrtany, jak to ma miejsce w Gothicu 3. Natomiast jeżeli chodzi o samą historię Veritas i jego powstania, czy bytowania przez te parę set lat już właściwie, to one będą splecione z timeline'em głównym żywotności Myrtany. Jeżeli chodzi o taki rys ogólny, który wprowadza tak naprawdę totalnego laika z zewnątrz, naprowadza go mniej więcej w czym się tutaj obracamy, tak historia, którą będziemy budować w granicach naszego księstwa, dokładnie w granicach jego stolicy, bo to właśnie tam będzie się odbywać rozgrywka, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie zależne od tego, w jakim kierunku pójdą gracze, jakie będą pomysły, i jaki nurt ostatecznie obierzemy. Oprócz własnej mapy czy unikalnej fabuły, ekipa odpowiedzialna za Veritas tworzy w ramach projektu również oryginalne pancerze, bronie zarówno do walki w zwarciu, jak i te dystansowe, nową profesjonalną ścieżkę dźwiękową, czy różne ciekawe innowacje. Moją uwagę przykuło na przykład to, że gracze będą mogli kupić sobie w mieście mieszkanie, które będą mogli sobie oczywiście wyposażyć wedle własnych upodobań, ale żeby nie ograniczać znacznie liczby takich mieszkań, będzie to działało na takiej zasadzie, że po wejściu do swojego domu gracz będzie się przenosił do osobnego pomieszczenia, które w rzeczywistości będzie się znajdowało oczywiście gdzieś głęboko pod ziemią. Na początku będziemy mogli stworzyć rzecz jasna swoją postać za pomocą edytora, a wcielimy się w niemal kogo tylko chcemy. Veritas, jak przystało na stolicę księstwa, czyli spore miasto, ma mieć bardzo dużo do zaoferowania. Znajdować się w nim będzie wiele dzielnic. Centralna, portowa, do której należeć będą również slumsy i port koronny, dalej dzielnica mieszkalna, klasztorna, rzemieślnicza, burżuazyjna i górne miasto. A zerkając na mapę, już dzisiaj możemy dowiedzieć się, że znajdziemy tam amfiteatr, koszary Gwardii Koronnej, uniwersytet, ratusz i sukiennice, stocznie, cytadele, port koronny, klasztor Inosa, czy nawet pałac książęcy. Wiesz co, jeżeli chodzi o podpisane budynki, to chcieliśmy naznaczyć takie naprawdę ikony, które mają jakieś przeznaczone funkcje stałe, żeby też nie, mówiąc kolokwialnie, nie naćkać tych etykiet na całej mapie. Natomiast większość budynków albo jest generyczna, zaraz wytłumaczę o co chodzi, albo ma jakąś swoją funkcję. Mówimy tu o budynkach, które albo będą miały przeznaczenie do użytku przez gracza jako miejsce do mieszkania dla danej postaci, więc będzie to budynek do kupienia przez gracza i zagospodarowania sobie go pod siebie, lub będzie mógł zostać zakupiony dany budynek jako obiekt przeznaczony dla grupy. Czyli albo dla warsztatu, albo jakiegoś projektu, ktoś może zagrać jakieś stowarzyszenie i chciałby tam coś odgrywać, więc może jakąś tam halę sobie kupić i też tam to odgrywać. Ogólnie unikalnych budynków mamy ponad 200, także jest tego sporo. Wybór tego, czym będziemy mogli się zająć, będzie więc spory. Co należy podkreślić, mapa będzie pozbawiona NPC-ów, więc wszystkie role w mieście będą musiały zostać obsadzone przez graczy. Graczy, którzy pomimo sporej swobody w świecie Veritas, będą musieli jednak przestrzegać pewnych zasad. Przede wszystkim regulaminu, funkcjonującej w mieście ekonomii, czy gracze będą musieli trzymać się scenariusza i starać się nie wychodzić ze swoich ról. No ale dobra, jak w ogóle działa taki tryb RP? Przecież niektórzy mogą tego nie wiedzieć. Roleplayowi nie jest równy i myślę, że sama platforma Gothic 2 Online dobrze to pokazuje. Myślę, że co właściciel projektu, to inna wizja, bardziej odbiegająca od oryginału lub mniej. Natomiast my tworzymy projekt oparty na klasycznym roleplayu platformowym, takim jak gracze starszej daty, którzy grali na Tampie czy na MTA, z takich topowych serwerów jak DevGaming czy LSRP, będą kojarzyć. Więc ujmując to w prostych słowach dla osoby z zewnątrz, roleplay
Broadway w naszym wydaniu jest niczym innym jak stworzony przez nas świat przedstawiony. My wpajamy w niego wszelkie tradycje, święta, obyczaje, tak samo struktury miejskie, państwowe, historie, możliwości rozwoju, role, kasty społeczne. No i każdy gracz tworzy swojego awatara, swoją postać. Oczywiście może ich stworzyć więcej niż jedną. Każda postać może być prowadzona zupełnie inaczej, mieć inną historię. I to nie jest tak, że każdy jest bezimiennym, że ma jakiś odgórny scenariusz przygotowany, który musi przejść. Absolutnie nie. To jest, no, mówiąc w takich może brutalnych słowach, jest to trochę symulator życia. Nie powiem, że w średniowieczu, tylko no, w wykreowanym przez nas świecie, w uniwersum Gothica. Skoro powstało już kilka serwerów RP, to czym będzie się wyróżniał Veritas? Serwery, które powstawały, i oczywiście w żaden sposób im nie umniejszam, bo myślę, że definicją rozrywki jest to, żeby to gracz się dobrze bawił i być może komuś taki sposób grania i odgrywania roleplay bardziej odpowiada. Natomiast jeżeli zauważymy projekty, które do tej pory powstawały, to są takie miksy, ja bym nazwał roleplayu i MMORPG, gdzie mamy wszystkie mechaniki expienia jak na single playerze, tak, wbijania levelu, rozwijania tych statystyk jak na single playerze, jakieś questy, nawet jakieś rozmowy z NPC-tami. My z kolei, no tak jak mówiłem, odchodzimy od tego miksu i wracamy do tej czystej rozgrywki wynikającej z interakcji między graczami, między grupami graczy i takiej bardziej narracyjnej niż mechaniczno taki MMO. Myślę, że na pewno mamy coś, czego przez te kilka lat było rzadko widywane, o ile w ogóle. Na pewno tutaj chcemy wprowadzić własny system walki, który kompletnie odchodzi od tego podstawowego, który widzieliśmy w Gothicu pierwszym czy drugim. Odblokować scenę kamerę, żeby gracz podobnie jak w GTA mógł sobie tutaj swobodnie patrzeć dookoła postaci i przy tym oczywiście zmieniając troszeczkę poruszanie się samej postaci. No i to jest na pewno jedna z takich innowacyjnych rzeczy. Drugim takim chyba dużym elementem to jest nasza integracja między stroną internetową a samą grą, gdzie odkładamy wiele rzeczy na taki, żeby w czasie rzeczywistym po prostu ze sobą komunikowały się, czy chcemy kogoś zbanować, usunąć, a także czy tam lider jakiejś grupy, czy to przestępczej, czy coś takiego, chcą sobie coś zmienić, dodać jakieś rangi do swoich struktur, no to wszystko działa w czasie rzeczywistym i to jest na pewno coś, czego jeszcze tak na większą skalę nie było. No dobra, to w zasadzie jak duża część mapy jest na tą chwilę gotowa? Jeżeli chodzi o mapę, to sam model mapy jest już skończony, z tym, że no musimy jeszcze jakieś niewielkie poprawki, gdzie nigdzie trzeba poładać kolizje, dodać jakieś widzialne ściany, żeby gracz nie wypadł poza mapę, ale to już są raczej takie faktycznie wykończenia, aniżeli dokładania jakiegoś nowego terenu czy coś, także pod tym względem mapa jest skończona. No zostało tylko w sumie jej obłobowanie, czyli nałożenie tych wszystkich obiektów statycznych w postaci drzew, ławek, jakichś innych mniejszych słynne przesuwanie dekoracji. I no teraz to przypomina bardziej taką gierkę w Simsy. Mamy sobie człowieka od łobowania, który faktycznie zasuwa po godzinach i robi, stawia te łoby na mapie. Jeżeli chodzi o samo łobowanie, na ten moment, jeżeli dobrze liczę, mamy gotowe 4 dzielnice. Piąta jest już powoli skończona. No i zostaną jeszcze 4. W związku z tym, że mapa też została skończona, będziemy mogli teraz oddelegować nieco więcej ludzi do właśnie te łobowania, aniżeli robienia modeli budynków czy właśnie mapy, więc to też powinno przyspieszyć. Mapa, sam model gotowy, tylko jeszcze trzeba go trochę dopieścić. Model plus tekstury oczywiście. Teraz mówimy o tym, o meszu głównym mapki. Tak. Dokładnie. Model plus tekstury. A co z obszarem poza miastem? Mieszkańcy muszą w końcu skądś brać pożywienie. Raczej nie będą pod tym względem zależni tylko od handlu z sąsiadami. Ważnym aspektem jest, żeby to wybrzmiało, jest to, że nie jesteśmy wyspą. Veritas znajduje się na kontynencie. Jesteśmy na południowej części Myrtany. Księstwo Veritas jest bytem wasalnym Myrtany, natomiast z bardzo dużą autonomią, z własnym wojskiem, z własną polityką, etc., etc. Jeżeli chodzi o tereny pozamiejskie, są one dosyć ograniczone, jak widać też po mapie, to zdecydowana większość, żeby nie powiedzieć 90% mapy, to jest samo miasto i jest to zabieg celowy. Jeżeli chodzi o te tereny pozamiejskie, to po zachodniej części miasta mamy półkę skalną, na której znajduje się amfiteatr podległy pod koronę i plaże. Natomiast jeżeli chodzi o północ, tam zostawiliśmy faktycznie farmy, klasyczne farmy zbożowe oraz gęste lasy. No i to jest ukłon w stronę graczy, którzy będą chcieli coś wprowadzić do swojej rozgrywki z myślistwem czy z uprawą roli.
Patrząc na to wszystko, nie mogłem się powstrzymać, żeby zadać jeszcze jedno pytanie. Patrząc na rozmach waszego projektu, staranność podczas tworzenia tego wszystkiego, robicie autorskie, duże, skomplikowane miasto, pancerze i nawet ścieżkę muzyczną, trudno mi się powstrzymać, żeby nie zapytać was, czy wasze ambicje nie sięgają jeszcze dalej. Nie myśleliście o wydaniu jakiejś modyfikacji fabularnej? Myślę, że każdy, kto robi przy Gothicu prędzej czy później taką myśl ma. Natomiast na ten moment nie chcę zdradzać nic więcej, ale w przyszłości być może, kto wie, coś może się pojawi. Na ten moment skupiamy się, żeby dojechać z tym projektem, czyli z serwerem multiplayerowym. Jeżeli będą chęci, moce przerobowe, to nie wykluczamy, że być może coś się jeszcze pojawi. Domyślam się, że ciężko oszacować, kiedy nastąpi start serwera. Tak jak już powiedziałem wcześniej, ciężko szacować projekt jako całość z bardzo prostego powodu. Projekt jest podzielony na kilka zespołów, które pracują autonomicznie i każdy progresuje we własnym tempie. Wynika to z wielu rzeczy, albo od złożoności zadań, od ich trudności, czy od ilości osób zaangażowanych, więc de facto też mocy przerobowej. Więc ciężko jednoznacznie stwierdzić progres jakiś wykalkulowany w procencie. Natomiast mogę powiedzieć, że robimy wszystko, żeby wypuścić to jak najszybciej, przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej jakości. A raczej zależy nam na tym, żeby w chwili startu nikt nie odczuwał dyskomfortu wynikającego z jakichś niedoróbek z naszej strony. Na koniec dodam, że ekipa Veritas będzie obecna na tegorocznym CD Action Expo w Łodzi na początku czerwca oraz w tym samym miesiącu na Pyrkonie w Poznaniu. A czego możemy spodziewać się z ich strony na tych wydarzeniach? Jeżeli chodzi o CD Action Expo, to serdecznie zapraszamy wszystkich fanów czy zainteresowanych naszym projektem. Na samym CD Action Expo będziemy mieć 6 stanowisk komputerowych, na którym każdy będzie mógł zainteresowany usiąść i zobaczyć, jak projekt wygląda w tym momencie. Będzie mógł zwiedzić naszą mapę, czy przetestować systemy, które są już gotowe i zdecydowaliśmy się je wypuścić na tą pokazową wersję. Natomiast jeżeli chodzi o Pyrkon, to tak jak na CD Action Expo, również będzie 6 stanowisk komputerowych, na których będzie można przetestować to, o czym już mówiłem. Być może pojawi się w tych 2 tygodniach coś nowego, co dołożymy do całości. Ale oprócz tego mamy przyjemność prowadzić 3 prelekcje. Jedna będzie o naszym projekcie Veritas w sieci Gothic, na którym opowiemy dokładnie, jak wygląda praca nad projektem, jak pracują każdy z działów, jakie nowinki i techniczne, i artystyczne są uwzględniane. Druga prelekcja, troszkę mniejsza, będzie o ekspansji świata Gothic. Ona będzie opowiadać o tym, co my na przykładzie Veritas robimy, aby ten świat Gothica, pomimo 20 lat i setek modów całego tego kultu, sprawić, żeby gra była dalej świeża i atrakcyjna dla gracza. A trzecia prelekcja, najmniejsza, to będzie architektura świata Gothic na przykładzie 2D i 3D. Serdecznie zapraszam oczywiście każdego z was. W takim razie nie pozostaje mi już nic innego, niż życzyć ekipie Veritas powodzenia i trzymać kciuki za pomyślność projektu. W opisie filmu będziecie mogli znaleźć link do Discorda, serwera, na którym zainteresowani będą mogli bardziej zaznajomić się z ich projektem oraz do Patronite'a, jeśli ktoś ma ochotę ich wesprzeć. To już wszystko, co miałem wam do zaprezentowania w dzisiejszym filmie. Koniecznie dajcie w komentarzach znać, co sądzicie o projekcie Veritas RP. A poza tym zapraszam was jeszcze do subskrybowania, lajkowania i wspierania kanału. W opisie znajdziecie też linki do mojego Facebooka i TikToka. Na razie.